jaki sposób najbezpieczniej usuwać kleszcze? W aptekach jest dostępnych wiele urządzeń do usuwania kleszczy. One wszystkie w miarę dobrze działają. Każde z nich jest zdecydowanie lepsze niż zwykła pęsetka, bo pęsetką jest bardzo łatwo niestety urwać kleszcza. Są dwie szkoły usuwania kleszczy, szkoła falenicka i szkoła otwocka. Jedna mówi, żeby je wykręcać, druga mówi, że trzeba złapać kleszcza przy skórze i szybkim ruchem usunąć. Tam są ciągłe dyskusje, każdy decyduje jak. Ważne, żeby tego kleszcza usunąć za pomocą odpowiedniego urządzenia. I ja bym nie zalecał usuwać tego kleszcza za pomocą tych pompek, bo wtedy to usuwanie długo trwa, kleszcz jest wkurzony, no jak ktoś go zasysa za, że tak powiem, odwłok, no to on tego nie lubi, on wtedy wymiotuje. Jeżeli ktoś by się zdecydował, nie miał nic innego, na usuwanie za pomocą tego, później obowiązkowo trzeba tą ranka odessać, dlatego że on da wyraz niezadowolenia, przekaże nam te wymiociny, ten pocałunek chorobowy i może być naprawdę nieciekawie. My mamy taką naszą autorską metodę usuwania kleszczy, dlatego że my wiemy, tak z doświadczenia zajmujemy się tym tematem bardzo dawna, że samo usunięcie kleszcza i zdezynfekowanie rany to jest zdecydowanie za mało. Żeby zmniejszyć znacznie ryzyko tego, że kleszcz nas zarazi, to należy tego kleszcza usunąć w odpowiedni sposób. Przede wszystkim należy go szybko usunąć, nie drażniąc go, po to, żeby on nie zwymiotował. Jeżeli nam się uda go sprawnie usunąć, następnym etapem jest odessanie, jak ja to nazywam, tak zwanego bajorka czy jeziorka. Bo kleszcz tworzy sobie między naczyniem krwionośnym a skórą takie jeziorko, do którego wpuszcza enzymy i dzięki temu tą krew zasysa. I w tym jeziorku, nawet jeżeli usuniemy kleszcza, pozostaje część bakterii, część wirusów, część tych patogenów, które kleszcz nam przekazuje. Ja przypominam, że kleszcz nie musi zwymiotować do naszej rany, żeby nas zakazić. On już w momencie, kiedy zaczyna nas jak gdyby ssać tą krew z nas, wpuszcza ślinę. W ślinie też jest borelia, więc od początku może nas zarażać. To nie musi być ten moment zwymiotowania. Więc my staramy się usunąć te pozostałości tej śliny i ewentualnie krwi. Odsysamy to za pomocą odpowiedniego urządzenia. To jest taka specjalna strzykawka. Jest trochę tych modeli na rynku. Można odessać. Kolejny etap, który my stosujemy już po tym odessaniu tego bajorka, to stosujemy takie specjalne niebieskie światło, określone częstotliwości. Ono jest trochę zbliżone do tych lamp ultrafioletowych, które jest w szpitalach, ale jest pozbawione szkodliwych fal i to jest bardzo silnie dezynfekujące światło, więc wnika dość głęboko w skórę, na pewno na tyle głęboko, żeby zdezynfekować te okolice po wkłuciu kleszcza. I na koniec jeszcze stosujemy obróbkę termiczną. Jest kolejne takie urządzenie, które rozgrzewa się do 65 stopni, a jak wiemy, białko, czy życie jest formą białka. Jeżeli to białko zetniemy, tak jak jajko przy gotowaniu, to na szczęście na skórę człowieka nie działa. Ścinamy jak gdyby te bakterie, te patogeny. Jak martwe białko, to białko nieczynne, czyli to jest taki kolejny etap. Na koniec dezynfekujemy, oczywiście można dezynfekować na każdym etapie pomiędzy i to znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo tego, że kleszcz, nawet prawidłowo usunięty, przekazał nam jakieś patogeny. Należy kupić odpowiednie urządzenie do usuwania kleszczy i te urządzenia można mieć w domu.